Dzień dobry, dzień dobry. Witam, ja się nazywam Grzegorz Hutnik, kłaniam się z Polski. Chciałbym Państwu powiedzieć o wyjątkowym projekcie, którego mam być okazję ambasadorem. Projekt jest dla mnie wyjątkowy. Kiedy poznałem go kilka lat temu, bo dołączyłem do Skyward Community w 2016 roku. No, działo się bardzo dużo i w moim życiu, i nowych rzeczy. Kiedy poznałem ze swoim zespołem projekt o nazwie Skyward Community, wtedy tak naprawdę nie mieliśmy zbyt wielu informacji, nie mieliśmy zbyt wielu konkretów, patrząc na projekt. Wtedy, kiedy zaczęliśmy go weryfikować, no, zaczęły się, nie ukrywam, dziać magiczne rzeczy, czyli zaczęliśmy dostawać więcej informacji, zaczęliśmy dostawać coraz lepsze wizualizacje. Kiedy to wszystko zaczęło się spełniać, po prostu podjęliśmy decyzję, że będziemy projekt promować w szerszym jego słowa znaczeniu. I tak, zaczynając od historii, kiedy człowiek, który na ten moment jest, no, ogromnym wizjonerem, który swoje wizje przekłada na rzeczywistość, już wtedy zakładał, że przyszłość transportu będzie wyjątkowa. I to też mamy, z tym też mamy do czynienia. Z tym też mamy do czynienia, drodzy Państwo, przeszło 100 lat temu, kiedy na paczce zapałek ktoś narysował i namalował wszystko to, co widać na tym zdjęciu, bo to jest taka kopia tego rysunku, gdzie widać na ziemi, na gruncie, widać ten jeden wielki nieład, biegające zwierzęta, ludzie, jeżdżące samochody. I po prostu widać, w pewnym sensie to zdjęcie przedstawia po prostu chaos panujący na ziemi, na gruncie, i pokazane jest, jak widać, drugi poziom tak zwanego transportu, czyli część transportu przeniesiona jest po prostu w to miejsce, gdzie człowiek tam nie ma dostępu. No i widać, że tam po prostu jest ład i porządek, tak? Można to wszystko. Już wtedy były wizje tego, żeby to wszystko przenieść we właściwe miejsce, czyli na wyższy poziom, i tam po prostu zbudować coś, co nie będzie przeszkadzało na ziemi. No i tak też, można powiedzieć, się wydarzyło przez lata. W kolejnych slajdach będę o tym opowiadał, gdzie ludzie już mieli jakieś tam pomysły na ten temat mieli. Jak widać, te wizualizacje są oczywiście proste, łatwe, ale jakby ludzki mózg był skłonny wymyśleć dużo, dużo więcej. No i jeśli chodzi o rzeczywistość, to proszę zobaczyć, mamy, no, może my tego w Polsce nie odczuwamy, tak, czy w krajach europejskich, natomiast w takich miejscach jak Indie, Azja, czy w tych takich ciągach komunikacyjnych, gdzie faktycznie one są kluczowe, no, problemy są, tak? Nie w Europie akurat mamy prawo ruchu drogowego, natomiast w różnych krajach po prostu tam tego prawa nie ma. I proszę zobaczyć, no, ludzie jeżdżą też na dachach tych samochodów czy ciężarówek bez większych przepisów, bez konkretnych przepisów, jakoś próbują sobie radzić pewnie w jakichś Indiach. Czy ogromne masy samochodów, czy to osobowych, czy ciężarowych, po prostu są zatłoczone w jakichś bramkach, gdzie ktoś sobie wymyślił, że będzie to jakoś tam sobie regulował i jeszcze pobierał za to opłaty. Więc w pewnym sensie, jakby świadomość tego, co jest na świecie obecnie, zwraca uwagę na ten problem globalny, tak, jakim jest po prostu transport i jego zatłoczenie. Proszę tutaj zwrócić uwagę na porty. Każdy tutaj kontener, patrząc na te gabaryty, to jest mniej więcej tam 20 parę ton. Proszę zobaczyć ilość statków, która czeka w porcie do rozładunku. Więc jakby widać, że ten problem jest, no, jest ogromny, tak? Przenoszenie transportu drogą, czy to morską, czy lądową, czy lotniczą,
No i jest problemem, tak? Jest problemem dla tego trafiku światowego i jest problemem dla tym bardziej środowiska. Więc jakby patrząc na ogólne problemy światowego transportu, mówimy przede wszystkim o przeciążeniu trasy, różnego rodzaju tras transportowych, czy to kolejowych, czy drogowych, braku zabezpieczeń, tak? Czyli patrząc na to, będziemy mówić też o ilościach no, osób, które zginęły, czy giną w wypadkach. Ponad 1,5 miliona ludzi rocznie ginie w wypadkach samochodowych. Czy to jest więcej niż w komunikacji lotniczej, czy to jest więcej niż komunikacji kolejowej, czy poprzez różnego rodzaju akty terrorystyczne i inne problemy, które gdzieś tam ten świat dotykają. Mamy do czynienia, wiadomo, tutaj natura się nie poddaje, czy to poprzez burze piaskowe, czy powodzie, czy anomalie pogodowe. No i jeśli chodzi o no, naturę, po prostu Ziemia krzyczy na tego człowieka. Człowiek uważa, że jest panem tego świata, a niejednokrotnie okazuje się, że jednak nie jest. No i natura po prostu daje o tym znać niejednokrotnie, czy to poprzez różnego rodzaju no, problemy takie naturalne, tak? Czyli czy to zanieczyszczenia. To, z czym coraz częściej mamy do czynienia, po prostu człowiek niszczy środowisko i wcześniej czy później po prostu zniszczy sobie dom do mieszkania po prostu, tak? Transport, może z takim transportem dzisiaj nie mamy do czynienia, bo to było kiedyś, natomiast dzisiaj po prostu ten transport się zmienił. Transport jest jeszcze bardziej toksyczny niż kiedyś. Tak to wyglądało kiedyś. Dzisiaj po prostu te problemy środowiskowe są dużo, dużo większe niż kiedyś, ponieważ transportu jest dużo więcej, samochodów jest dużo więcej i tych przede wszystkim towarów, tak, i przenoszenia z jednego miejsca na drugie, tych towarów jest też dużo więcej. Stąd te problemy ogólnoświatowe i no i nie ukrywam, że to był w dużej mierze też jakby argument do tego, żeby zwrócić uwagę swoją na ten projekt, w którym później się zakochałem, a dlaczego to powiem za chwilę. Zanieczyszczenie o środowisko, to o czym mówię, to jest no, bardzo, bardzo duży problem dla naszego świata. Mądrzy ludzie tego świata przewidują, że jeśli w ciągu 2 dekad nie zrobimy nic dla naszej planety, po prostu zniszczymy sobie Ziemię i nie odbudujemy tej Ziemi po prostu już nigdy. Co dalej? Proszę zobaczyć, że jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne, czyli napędzanie, czy to samochodów, czy pociągów. Głównie ten transport oparty jest na węglu, na gazie, na ropie naftowej czy energii jądrowej. Niewielka ilość, czyli około 8% tego światowego transportu jest oparte na wodorze, na produkcja energii elektrycznej po prostu jest no, zbyt mała, żeby móc mówić tutaj o ratowaniu planety na ten moment. Stąd te wszystkie, można powiedzieć, restrykcje europejskie i wymuszanie no, tak zwanej dekarbonizacji. I to jest oczywiście duży problem i jak najbardziej się z tym zgadzamy. Natomiast no, tutaj świadomość jakby jest po tej stronie, aby zwrócić po prostu uwagę na to, żeby tą energię pozyskiwać w sposób po prostu właściwy, nie na tyle zanieczyszczający nasze środowisko. I to jest ogromny problem dla świata. Także z wysokie obecne zużycie energii, stąd w Polsce mamy do czynienia bardzo mocno z tym tak zwanym OZE, czyli odnawialnymi źródłami energii, które Polska musi produkować, aby stać się po prostu pewnego rodzaju też, no, wyrównać chociaż te statystyki, jeśli chodzi o produkcję tej odnawialnych źródeł. Stąd te wszystkie kary, o których mówimy,
i stąd te wszystkie problemy, które też nas jako kraju dotyczą. Tak więc coś musi się zmienić, tak, w tej zarówno w transporcie, jak i w tym produkowaniu tej energii elektrycznej. Ludzie oczywiście już od niejednokrotnie próbowali to zmienić, próbowali podejmować się wyzwania zmiany transportu, czy jakby zaadaptowania środowiska pod ten transport. Jak widzicie po tych zdjęciach, no, oczywiście w jakimś stopniu to wychodzi, natomiast to nie jest wystarczające. No, dalej mówimy o problemach środowiskowych i dalej mówimy o niszczeniu natury, czyli czy to ogromna ilość betonu wpompowana w wodę, czy po prostu ogromna ilość betonu, albo niszczone doliny, drogi, lasy poprzez przybudowanie tych wszystkich jakby modułów transportowych. I to jest po prostu duży problem dla naszej planety, tak? Więc jakby ludzie próbować będą ten transport rozwiązywać, natomiast nie zawsze się to udaje. To jest przykład takiej kolei w Niemczech, która jest umieszczona nad rzeką, nad mostami, na takich specjalnych podporach, no, jakby odwrócona kolej. Ciekawy pomysł, natomiast jakby ilość pasażerów, która jest możliwa do przewiezienia tym rodzajem transportu, no, nie jest na tyle satysfakcjonująca, żeby to można było zastosować po prostu w dłuższym jakimś tam, no, większym wymiarze światowym, tak? Czy globalnym. Tutaj Chiny też próbowały coś takiego zrobić, no, coś podobnego do takiej kolei, też odwrócone tory. No, ilość zbudowanych, tak, tych materiałów i tras, no, powoduje, że to też niekoniecznie jakby się sprawdza w praktyce. Co dalej? No, mamy to, co jakby już jest znane, tak? Czy to gubałówka, czy wszelkiego rodzaju wyciągi narciarskie. Proszę zobaczyć, że mówimy o nie tak o transporcie, jak o takiej formie kolei linowej, która po prostu jest zastosowana i czy to wciąga jakieś elementy, czy przesuwa te elementy po linie. No i tutaj mamy do czynienia, no, oczywiście to działa, tak, w jakimś tam wymiarze, natomiast zużycie tych materiałów jest, no, po prostu ogromne i jakby efektywność tego transportu jest po prostu słaba. To, co zainspirowało mnie do tego ogromnie, żeby zgłębić ten projekt, to taka, można powiedzieć, wypowiedź generalnego projektanta Anatolija Junińskiego. Ja nie ukrywam, jestem zakochany w jego wizji i to, co ten człowiek przez lata całe spowodował i co wymyślił i co stworzył, po prostu jest wyjątkowe. Więc to, co wymyślił Anatolij Junicki, mówiąc o tym w jednym zdaniu, że tworzymy przemysł transportowy i infrastrukturę nie gorszą w potencjale niż branżę lotnictwa, kolei czy drogi. Więc ogromna, ogromna wartość tego projektu jest dla mnie wyjątkowa. Stąd różnica jakby w podejściu, czy to na bardziej poważnie, czy na mniej poważnie do samego projektu. Więc moje skupienie tutaj na projekcie jest wyjątkowe. Stąd chciałbym też Państwu pokazać te możliwości poznania tego rodzaju transportu, o którym mowa. Ja 2 lata temu byłem w Białorusi, niedaleko Mińska. Jeździłem tymi przykładami, tymi pokazanymi. To są prawdziwe zdjęcia. To są nie tak odwrócone tory, jak po prostu na estakadzie z wykorzystaniem silnika kołowego, elektrycznego, po prostu przenoszony transport, czy to w wersji takiej pojedynczej, czy podwójnej, czy kilkudziesięciu, czy kilkunastoosobowej. Więc widzimy, że bardzo mało miejsca zajmuje na takiej konstrukcji, takiej estakadzie się to wszystko porusza. Za chwilę będę mówił o szczegółach, a technologia, która jest wykorzystana w projekcie, to technologia struny, czyli
w środku, w tym elemencie, po którym sobie jedzie ten wagonik, po prostu jest zrotowana struna, która wypełniona jest i zalana jest taką specjalną substancją, która jest ogromnie, ogromnie odporna i trwała, i na tym po prostu przenosi się ten wagonik. Jakby wizja to akurat jest taka wizualizacja, i wizja tego projektu po prostu jest taka, że te wagoniki między sobą będą poruszały się w odstępie między 2 a 3 sekundy, oczywiście autonomicznie, czyli bez kierowcy. Wszystko jest sterowane zdalnie, urządzenia komunikują się między sobą, więc jakby system komunikacji jest wyjątkowy i też jakby przenoszenia, czy to informacji, czy przewożenia ludzi jest na tyle bezpieczny i wyjątkowy, że nie ma mowy o wypadkach, nie ma mowy o wjeżdżaniu jeden w drugi, czy po prostu obsłudza poprzez ogromną ilość osób tego transportu. Więc patrząc na to, jak to sobie jest, jak to w tym momencie wygląda, jest to obliczone ze wzoru, że w takich miejscach, gdzie jest woda, gdzie są pagórki czy góry, transport ten może być usytuowany nawet pod kątem do 45 stopni, niejednokrotnie większym. Tutaj widząc, jak to jest naciągnięte, czyli te czerwone elementy są po prostu naciągnięte poprzez te słupy, i jak widzicie Państwo, one nie ingerują, nie zabieramy ziemi pod transport, nie zabieramy terenu, nie niszczymy tej natury, przyrody, tak? I to wszystko jest, można tutaj powiedzieć, ominięte, przeniesione w powietrze na różną wysokość, bo to może być i kilka metrów, i kilkadziesiąt metrów. Więc widać, że w zależności od ukształtowania terenu, po prostu ten transport może funkcjonować i on już funkcjonuje. No i co? Tutaj to, o czym mówiłem, czyli to, jak jest zrobiona ten element, na którym jeździ sobie ten wagonik. Będę mówił o tym, jak one się później nazywają i jakie są rodzaje tego transportu. Natomiast ogólnie zbliżone jest to do transportu kolejowego, tyle tylko, że powierzchnia tarcia jest zmniejszona poprzez nasadę szyny płaską. Struna w środku, tak jak wspomniałem, zrotowana, czyli skręcona. Do tego wypełnione tym specjalnym materiałem ten element nośny. No i co? No i z racji tego, że jest to tak stworzone, a nie inaczej, charakteryzuje się tym, że jest bardzo, bardzo odporne. Firma jest w stanie dać wiele lat gwarancji na ten transport, pokazać, bo to cały czas jest testowane oczywiście na Białorusi i w tym momencie w Dubaju, za chwilę do tego przejdę. Ja pamiętam, kiedy jeździłem tym transportem, to co mnie ogromnie zaskoczyło, to, że było to bardzo przyjemne, takie wręcz taka lewitacja na tej szynie. Nie czuło się tego transportu tak jak, nie wiem, metro na przykład. Jechaliśmy całkiem szybko, bo ten transport może się rozpędzać do 150 na godzinę, ten transport miejski, ale w tej wersji takiej prezentacyjnej, on tam jeździ około 60-70 na godzinę. I nie ukrywam, dosyć ciekawe doświadczenie, tak więc zachęcam. Być może jak ta cała sprawa z tym wirusem się skończy, to Państwo będą mogli razem z nami jechać na Białoruś w tym roku. Więc patrząc na jakby technologię, no człowiek, który pracował nad projektem 40 ponad lat, sprawił, że ta technologia jest mocno dopracowana i można powiedzieć, jest już w zaawansowanym etapie projekcie w różnych miejscach. No i tak jak widzimy, w zależności od rodzaju transportu mamy do wykorzystania
albo tą szynę podwójną, albo taką pełną estakadę, w której tutaj w kółeczku widać, że można pociągnąć w takie tereny mocno niedostępne, czy to można pociągnąć energię, czy wodę, czy po prostu, nie wiem, internet, tak? I to wszystko można tutaj poprzez tą trasę można przenieść. Czy mowa o tym tak zwanym lekkim transporcie, gdzie odległość tych słupów od siebie jest na przykład, nie wiem, tu duża, tak? Bo to może być nawet kilometr, w zależności od tego, o jakiej usytuowaniu terenu mówimy. Więc projekt ogromnie, tak jak mówię, ciekawy. To nie ukrywam, zaskoczyło mnie, bo kiedy widziałem to na miejscu w Białorusi, ten element bardzo cieniutki, on dosłownie ma 2 centymetry, a w środku wjechało kilkanaście osób, tak? I widać było to takie ugięcie tej szyny, ale w momencie, kiedy zjeżdżał, czy przybliżał się do słupa, do tej podpory, po prostu ta szyna się prostuje. Jest to dosłownie prosta, więc wyjątkowe doświadczenie. Także to jest już prawdziwe zdjęcie, to tak wygląda i nie ukrywam, no, zarówno taki technologiczny design, jak i no, wyjątkowy, jeśli chodzi o to, jak to pracuje i co to powoduje. To już, no, to, tak jak wspomniałem, to już jest prawdziwe zdjęcie. Tutaj można w tym dolnym wagoniku może się zmieścić kilkanaście, kilkadziesiąt osób, w zależności od tego, o jakim modelu mówimy. A to coś u góry w kształcie, nie wiem, czy to jest ryba, czy delfin, to jest urządzenie i wagon, to w tym momencie pokazany jest ten już jeżdżący do 8-10 osób. I to się rozpędza do 500 km na godzinę, patrząc na współczynniki oporu powietrza. Wyjątkowe, za chwilę też o tym powiem. No i co jeszcze? No oczywiście tego jeszcze nie rozpędzili tak bardzo. To się rozpędziło do tam niecałych 100 kilometrów, ponieważ na Białorusi ten tor nie jest zbyt długi. On ma tam ponad kilometr. Natomiast, aby to rozpędzić do tej prędkości, o której mowa, do tej prędkości właściwej, a docelowo ten pojazd ma jechać prawie 600 na godzinę, to jest w tym momencie już podpisane są papiery, memoranda, różnego rodzaju umowy i jest budowana po prostu trasa 21 km w Dubaju. Tak więc ten projekt i ten pojazd, no, będzie pewnego rodzaju, no, czymś wyjątkowym i czymś takim, czego można powiedzieć, jeszcze fizycznie nikt nie stworzył w takiej formie. Tak więc to, co nie ukrywam, to, co mnie zaskoczyło i to, co lata, już 4 lata temu mnie jakby skradło, to projekt i wizja tego człowieka, który no, nieustępliwie z różnego rodzaju przygodami, z różnego rodzaju oskarżeniami po prostu realizował konsekwentnie swój projekt i chciał doprowadzić i doprowadza, można powiedzieć, że jest cały czas w trakcie, doprowadza go do samego końca. Ja dzisiaj będę mówił o transporcie, o szeroko pojętym, natomiast za całym projektem Skyward Community jest dużo, dużo więcej. Tak jak widzicie to zdjęcie na niebieskim tle, gdzie po prostu pewnego rodzaju kapsuła wyniesiona jest wysoko, wysoko w powietrze i tam dzieją się jeszcze inne rzeczy, ale to o tym będę opowiadał kiedy indziej. Tak więc to, co mnie no, zachwyciło, nie ukrywam, to wizja tego człowieka i tego, co stworzył i to, dlaczego jestem z tym projektem cały czas i konsekwentnie pracujemy, to dlatego, że po prostu on no, zmienia oblicze transportu na świecie i tak naprawdę branża, o której mówimy, wyjątkowa, ogromnie kosztowna, ale też i ogromnie dochodowa, no, będziemy mieć w niej, można powiedzieć, pewnego rodzaju udział. Więc to, o czym wspominaliśmy, problemy przeciążenia tras, braku zabezpieczeń, zanieczyszczenia środowiska i wysokiego zużycia energii, można powiedzieć, że na te wszystkie problemy Anatolij Unicki znalazł odpowiedź. I taką odpowiedzią jest tak naprawdę współczynnik oporu powietrza. Czyli w momencie, kiedy
porównamy sobie te nasze rodzaje transportu, czy to ten mocny, ten szybki pojazd do samochodu, czy te mniejsze na kilka czy kilkanaście osób, po prostu różnica jest na tyle ogromna, że jakby nikt nie mówi do tej pory przy obecnym transporcie o oporze powietrza, czyli w momencie, kiedy nie wiem, samochód jedzie do 60 km na godzinę, to zużywa tego swojego paliwa, na czymkolwiek jeździ, zużywa mniej. Natomiast jeśli jedzie już szybciej, nie wiem, typu 200 czy 300 na godzinę, to zużycie czy to energii, czy paliwa jest po prostu ogromne. Tak? Więc tutaj Anatoli, inżynier, po prostu udowodnił, że opór powietrza jest największym problemem dla transportu, więc wynosząc go nad ziemię, po prostu rezygnując z starcia kół z gumy, tak, i asfaltu, po prostu zmieniając po prostu budowę tego pojazdu na taką, można powiedzieć, naturalną budowę, wręcz tutaj takie jest stwierdzenie, że upodabniając się do natury, po prostu mamy do czynienia z transportem, który niesamowicie sobie radzi w kwestii tego oporu powietrza. I to jest też nawet taka ciekawostka, że to jest kilka razy lepszy współczynnik oporu powietrza niż w bolidzie Formuły 1. A proszę sobie wyobrazić, ile pieniędzy i ile badań jest zrobionych na temat bolidów. I jaka to jest branża. Tutaj mówimy o branży tutaj globalnej, nie tylko sportowej. I tak to mniej więcej wygląda. Gdyby chcieć to porównać, czy to przy przewozie osób, czy osiąganej prędkości, to przy tych 14 osobach, przy odległości pokonanej 100 km na godzinę, jakby koszt przewiezienia jednego pasażera to jest tam niecałe, lekko ponad 100 ml paliwa. Więc to jest ta różnica. Przy większych prędkościach, przy mniejszej ilości ludzi, ale wiadomo, no, czasami jest tak, że jednak komuś zależy na tym, żeby się szybciej gdzieś dostać, to na dłuższych odcinkach jak najbardziej ma sens. Zużycie jest kilka razy większe, natomiast tak czy inaczej, przeliczając na osobę, to i tak nie jest dużo. Licząc czy porównując to z transportem, który obecnie znamy. Tak więc mamy do czynienia z prawdziwymi produktami, z realnym projektem, który jest ogromny, jest wielki, jest światowy, jest globalny i to, nie ukrywam, chciałbym w Państwu w jakimś sensie zaszczepić, żebyście zwrócili swoje oczy na ten projekt i zobaczyli po prostu wartość w tym projekcie. To, w jaki sposób jeszcze od technicznej strony on działa, proszę zobaczyć, że możemy tutaj jakby w szczegółach zobaczyć silnik kołowy, tak, te elementy szyny, jak to jest wykonane, zrobione, no i do tego system ten system wykolejenia, tak, żeby tam przygody jakieś różne się nie przytrafiły po drodze, to wszystko jest elektronicznie koordynowane i no, wiedząc o tym, że ten pojazd nie ma swojego kierowcy, tylko porusza się sam zdalnie, autonomicznie, to po prostu mamy to wszystko zautomatyzowane. Tak więc radzimy sobie z tym transportem, tak jak widać, tak jak czy to widzimy w swoich regionach, czy w różnych miejscach na świecie, czy to przerzucając ogromne ilości kamieni, ogromne ilości tak zwanego podkładu pod drogę, wycinając ogromne ilości lasów, czyli niszcząc w dużej części, niszcząc po prostu przyrodę i naturę. No, decydujemy się na to, ponieważ świat po prostu do tej pory nie zna innego sposobu na to, aby się przemieszczać z miejsca na miejsce. Tutaj przeliczając sobie to, mniej więcej porównując nasz projekt Skywaya z transportami różnego rodzaju, tymi, które znamy, czy to transportem kolejowym, tramwajowym, samochodowym, metrem czy lotniczym, proszę zobaczyć, że jeśli chodzi o koszty wytworzenia, te koszty kapitałowe, no to różnica jest ogromna, tak? Czyli
widzimy tutaj, że ten, czy to metro, czy ten jednotorowy pociąg szybki, no to wszystko idzie w koszty, zarówno kapitałowe, jak i operacyjne. Koszt wytworzenia po prostu jest tego bardzo, bardzo, bardzo drogi w porównaniu z naszą zieloną, można powiedzieć, zielonym transportem. Zużycie energii, jeśli chodzi o zarówno kolej linową, jak i ten tak zwany maglev, czy lotniczy transport, są po prostu ogromne, tak, patrząc na porównanie ze Skywayem. Pojemność, tutaj licząc na to, że transport będzie sobie szybował nad nami, że będzie się komunikował ze sobą, że pojazd od pojazdu będzie między sobą ruszał co 2-3 sekundy, jakby ilość przewiezionych osób jest po prostu ogromna, tak? Ze statystyk, które firma podaje, tymi pojazdami kilkudziesięcioosobowymi możemy w ciągu godziny przewieźć kilkadziesiąt tysięcy osób, w ciągu doby kilkaset tysięcy osób, więc jakby skala tego projektu i jakby przeniesienie ilości ludzi z punktu A do punktu B jest po prostu nie do porównania z różnymi innymi transportami. Zanieczyszczenie środowiska, no to ten aspekt społeczny, o którym mówiliśmy, to co mnie, nie ukrywam, też przekonało do tego, żeby na tym projekt się skupić. Dzisiaj można powiedzieć, wszystko dzisiaj jest eko. Czy to produkty, czy nie wiem, chemia, tak, zastępujemy różnego rodzaju produkty tymi produktami eko. Już wiemy nawet sami, jak je wybierać, te produkty. Już nie wspominając o tym, że coraz częściej myślimy o tym, żeby na przykład zmienić sobie swój samochód na energię, tak? Mając fotowoltaikę na przykład na dachu. Więc jakby to zanieczyszczenie środowiska jest tutaj ogromnie istotne, pamiętając o tym po prostu, że jeśli nic nie zrobimy z tym naszym światem, to po prostu sobie go zniszczymy. A nie o to tu chodzi, bo każdy z nas ma dla kogo żyć, ma dla kogo zostawić coś po sobie i chcielibyśmy, żeby ten świat po prostu był zdrowszy niż jest dzisiaj. Więc porównując też zanieczyszczenie środowiska naszego transportu z innymi transportami, tutaj największym problemem jest transport samochodowy. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica i czym to się tutaj jakby wyróżnia. Wskaźnik wypadków, no to też ogromna wartość, tak? Ponad 1,5 miliona ludzi co roku ginie w samych wypadkach samochodowych. Już nie chcę tutaj rozbijać na czynniki pierwsze tych wszystkich statystyk, ale to jest ogromna ilość ludzi, ogromna, tak? I gdyby to zmienić, proszę zobaczyć, co by można było, na co można byłoby liczyć, no praktycznie spada ta śmiertelność do zera. Przyznam szczerze, że nie potrafię sobie wyobrazić, co by musiało się stać, żeby tutaj ktoś, nie wiem, w tym transporcie zginął. Okej. Także no jest tych argumentów kilka, wymienione sześć różnych jakby porównań do tego naszego projektu i no i co? No i jakby w każdym tym etapie, no zdecydowanie po prostu nasze porównanie wygrywa, tak? Tu mamy kilka rodzajów tego naszego pojazdu, czy tych pojazdów różnego rodzaju do przenoszenia, przełożenia tych naszych pasażerów czy ludzi, w zależności od tego, gdzie ci ludzie mają przejść. Więc zaczynając od góry, to taki dwuosobowy pojazd, on został pokazany w zeszłym roku tam, gdzie byłem, na Białorusi. To jest dosłownie na takiej lince, która jest grubości palca, na takiej strunie, wyjątkowo to sobie jeździ, wręcz wygląda jakby sobie to leciało. W takie miejsca jest to przewidziane, gdzie, nie wiem, ilość osób może nie jest potrzebna aż tak duża do przeniesienia, ale na przykład pochylenie terenu jest bardzo wysokie i trzeba na przykład tą traskę, czy ten pojazd uruchomić pod kątem, nie wiem, 40 czy 60 stopni.
I to się tutaj nadaje. Ten unibike to jest taka wersja dwu- albo czteroosobowa. Unicar to może to być już od kilku osób do kilkunastu osób. Unicar ten złożony z tych trzech wagoników to jest już kilkadziesiąt osób. Kilkanaście w unibusie i w tym większym unibusie kilkadziesiąt też już może być, do 40 bodajże dwóch. No i w tym wysokiej prędkości, proszę zobaczyć, jakby profil widzimy na tych większych zdjęciach, na tych mniejszych front, tak, jak w kierunku trasy, no niemalże no, tak opływowe dla powietrza, że mogłoby się wydawać, że to po prostu samo sobie płynie po tych torach, po tych szynach, naciągniętych strunach. Więc ten wysokiej transporcie transport, wysokiej prędkości transport od 6 do 8 osób przewozi taką ich ilość. Oczywiście też co kilkadziesiąt sekund prawdopodobnie tutaj, więc jedno za drugim, ilość osób do przewiezienia ogromna. Tutaj mamy też już pokazane. Fizycznie mamy dwa modele transportowe, tego te towarowe mamy pokazane na Białorusi. To Unitrans, czyli przenoszenie materiałów z kopalni węgla, czy do jakichś surowców, rud i tak dalej, do tych Unitrucków. To są takie wagoniki towarowe, gdzie tym małym elementem prostokątnym tam się wsypuje materiał, a wysypuje się po prostu tym większym prostokątem od dołu. Świetnie to wygląda na filmiku, na wizualizacji, świetnie pokazane. Jakby ktoś oczywiście sobie życzył, to mogę to w szczegółach opowiedzieć. No i to, co nie ukrywam, no jest dla firmy w tym momencie priorytetem, to transport kontenerowy. Na tych zdjęciach wcześniejszych pokazywałem, jak dużym problemem jest transport kontenerowy, czy to w Europie, bo Rotterdam. Byłem tam kiedyś i tam jest po prostu nie do wiary, ile tam tego wszystkiego stoi i w jaki sposób to trzeba rozwieźć i w jakim czasie. Więc Unicont to taki transport, który będzie przewoził automatycznie, też autonomicznie będzie przewoził kontenery. Sam je, taki dźwig specjalny ładuje na te elementy nośne. To jest transport w tym momencie, na który ogromnie, nad którym ogromnie skupiają się Emiraty Zjednoczone, Emiraty Arabskie, tam gdzie firma w tym momencie jest no, pionierem w tej dziedzinie, w tej branży. Więc ogromna przyszłość przed nami. Nie ukrywam, że sam miałem kiedyś ogromnie mocną, poważną rozmowę z człowiekiem, który był gotów no, wyjątkowe środki zainwestować, żeby coś takiego wybudować w swoim kraju, w swoim porcie. Co dalej? Okej, przepraszam. Już jestem.
Okej, więc tutaj jeśli chodzi o ten transport, to tak to jest pokazane. Proszę zobaczyć, że dolną częścią sobie przenoszą, przewożą, przejeżdżają ludzie, górną częścią, w zależności od tego, gdzie ten transport miałby być zamontowany i poprowadzony, po prostu transport kontenerowy. No i gdzieś tam idąc do szczegółów. Firma już jest na tyle mocna, jeśli chodzi o technologię, że już nie wspominając o wszystkich patentach, które Anatolij Junicki sobie wymyślił i stworzył, i opracował. Jeśli chodzi o transport, który omawiamy, on już ma ten tak zwany certyfikat TÜV. Jak widać, to jest przyznane, zostało to przyznane w 2015 bodajże roku. Ja już ten projekt znam od jakiegoś czasu. To też jest ogromny argument do tego, żeby zwrócić na ten projekt uwagę. Setki certyfikatów, dyplomów, nagród, nawet w zeszłym roku, bodajże w sierpniu, ciekawa nagroda przyznana w Polsce, w Gdańsku. Dowiedziałem się co prawda już po fakcie o tym, że takie wydarzenie miało miejsce, ale nawet Skyway był i jest doceniany w Polsce. Może się to wydawać niesamowite, ale to jest prawda. Na świecie oczywiście, no, w każdym zakątku świata, gdzie tylko to dotrze, gdzie tylko jakaś głowa inżynierska to wszystko sobie poprzelicza, obejrzy, zweryfikuje. Tam wszędzie mamy do czynienia z jakimiś nagrodami, certyfikatami, z jakimś uznaniem, które jest ogromnie dla firmy też istotne. W tym momencie to już jest przepraszam, to już jest duży budynek. On jest w Mińsku. W tym budynku ten budynek należy już do firmy. Prawdopodobnie jakąś mamy tam część tego projektu, ponieważ no, jesteśmy częścią tego projektu, więc można powiedzieć, na to wszystko się składamy. W tym momencie w firmie pracuje ponad 800 inżynierów. W firmie w sumie ogólnie pracuje ponad 1000 osób, więc firma się rozrasta. Buduje swoje nowe hale produkcyjne, stajemy się niezależni, zarówno jeśli chodzi o tematy takie elektroniczne, takie czysto mechaniczne, czy z tego co wiem, to kompozyt zamawiamy od zewnętrznego producenta, który jest ogromnie, ogromnie trwały i na ten kompozyt dajemy ogromną ilość lat gwarancji. Tak wygląda ten ekotechnopark w Mińsku, pod Mińskiem w Marina Horce. To jest w tych różnych tutaj tych ciągach komunikacyjnych widać rodzaje tras. Na tej dłuższej prezentacji będę mógł pokazać więcej zdjęć. Natomiast to jest miejsce, gdzie tak naprawdę ono jest po to stworzone, żeby pokazać ludziom, jak ten projekt po prostu działa w praktyce. Czyli no po prostu jak to wszystko sobie jeździ, tak? I teraz co roku można tam na takim ekofeście, w festiwalu można sobie ten projekt odwiedzić. Natomiast na co dzień, no, to najczęściej ten projekt, to miejsce jest odwiedzane przez zarówno osoby takie międzynarodowe, jak i jakieś tam polityczne, jakieś takie zrzeszenia ludzi, którzy chcieliby ten transport adaptować w swoim kraju. Tak więc tak to wygląda w praktyce. To są prawdziwe zdjęcia. Ja tym transportem jeździłem, tam chodziłem między tymi wagonikami, więc to wszystko działa. Nie ukrywam, że to jest wyjątkowe. No i coś, co mnie już no, na 100% jakby przekonało do tego projektu. W zeszłym roku byliśmy kilka osób z Polski, takich tutaj najbliższych. Byliśmy w Dubaju. Tam byliśmy na historycznym dosłownie otwarciu budowy. Tak to ona będzie wyglądała już w rzeczywistości, natomiast trochę w tym momencie brakuje, żeby to tak wyglądało w rzeczywistości, jak tutaj na tych zdjęciach. Zbudowany jest tutaj ten Eco House,
Pierwsza bodajże budowla z drewna jest zbudowana poprzez Skyway tutaj na pustyni. To jest jakieś pół godziny drogi od Szarży. To jest w miejscu w Szarży, to jest jakieś tam pół godziny, 25 minut od centrum Dubaju. Tam jest tworzony taki park technologiczny, no totalnie taki międzynarodowy. Tam będzie Instytut Technologii, tam będą grupy badawcze, tam będą studenci. Ostatnio firma zrobiła taki nabór studentów do tego uniwersytetu. No wyjątkowa sprawa i stamtąd właśnie będzie, jak widać tutaj na zdjęciu, uruchomiony ten zarówno transport kontenerowy, jak i ten szybki transport. W tym momencie można zobaczyć tam, to są już prawdziwe zdjęcia, to w tym momencie można zobaczyć ten wagonik, tak zwaną wersję tropikalną, który no w tych temperaturach, jakie tam mieliśmy okazję się przekonać, no po prostu są niesamowite te temperatury, wysokie, tak? I to wszystko się tutaj działa. Wagonik jest klimatyzowany, w środku jest poniżej 20 stopni, na zewnątrz potrafi być ponad 50. Więc tak to będzie wyglądało. To jest wizja taka szeroka firmy, bo mowa tutaj o tak zwanych ekohausach. Mają też swoje patenty na budowanie domów z drewna w sposób wyjątkowy. To jest wizja tak zwanych miast przyszłości i zalesienia pustyni. W Skyway to nie tylko transport, to też patenty oparte na humusach. Humusach to jest już grubszy taki temat, w sensie bardziej naukowy. Nie chcę jakby zbyt dużo czasu tutaj poświęcać, bo nie o to tutaj chodzi. Natomiast chcę Państwu pokazać, że Skyway to nie tylko transport. Tu jest jeszcze kilka dziedzin, które też są bardzo, bardzo istotne dla zmiany środowiskowej i zmiany naszej planety. Także jeśli już skupiając się na transporcie, jeśli mówimy o tym, czym jest firma, czym jest ten transport, no to zdecydowanie, kiedy niejednokrotnie pokazuję te zdjęcia, no to ludzie po prostu otwierają oczy ze zdumienia i mówią o innowacji, jakiej dotyczy Skyway. Oczywiście to wiemy, że jest nad ziemią, wysokiej prędkości, wiemy o tym, że jest bezpieczny, że jest wydajny, jeśli chodzi o ilość przenoszenia i przewożenia ludzi, łatwo integralny, czyli taki łatwy do zaadaptowania, tak w różnego rodzaju środowiskach, czy to górskich, czy nizinnych, czy wodnych. No i przyjazne środowisko, to na pewno. Więc to są takie główne argumenty, o których warto pamiętać. Tak więc to wszystko, jeśli chodzi o cały projekt. Pokazałem Państwu wizję tego projektu i w dużej części praktykę, z którą ja już się spotkałem, w której się nie ukrywam, zakochałem i której jestem dzisiaj częścią. To w jaki sposób możemy pomóc projektowi szybciej być bardziej wartościowym. To, co wyróżnia ten projekt na bazie różnego rodzaju innych projektów, to, że możemy być tego projektu częścią. Więc ja dołączałem w tym projekcie w czasach konstrukcyjnych. Jak widać, 2016 rok. Nie miałem w ogóle świadomości o tym, że to się wcześniej coś tam już wydarzyło. To, kiedy ja dołączyłem, to było gdzieś około szóstego etapu, szósty, siódmy etap to było wtedy. Każdy etap to jakby innego rodzaju finansowanie. Znaczy, rodzaj finansowania jest cały czas taki sam, bo finansowanie tego projektu odbywa się przez zwykłych ludzi, takich, jakim jesteśmy my. Natomiast jeśli chodzi o to, w jakim momencie jesteśmy dzisiaj, tutaj jakby tutaj chciałbym Państwu pokazać tą ogromną możliwość, to jesteśmy w etapie już po 14. Co oznacza to kółeczko tutaj czerwone i 15? To jest etap, kiedy zadzieje się w firmie wyjątkowa rzecz, gdzie firma będzie
już możliwa i możliwe do obecności swojej na giełdzie i tak zwane IPO, czyli tak zwany ogólny i ten szeroko pojęty temat giełdy i to wszystko, co się będzie działo w tym etapie 15 i po nim. To jest to, co nas tak naprawdę najbardziej interesuje, bo my w 2016 roku, kiedy dołączyliśmy, dzisiaj mamy rok 2020, to po prostu to, co się zmieniło, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których Państwu opowiadałem, to przede wszystkim po prostu cena udziałów, tak? Bo my możemy ten projekt być jego częścią poprzez no, jakąś tam tak zwaną pożyczkę, tak prawnie się to nazywa pożyczkę, czyli firma nam obiecuje, że nasze pieniądze pożyczone w firmie poprzez podpisanie odpowiednich dokumentów, i to wszystko się dzieje oczywiście zdalnie, będą po prostu oprocentowane w skali roku co najmniej 4%, tak? I to jest jakby świadomość nasza, że inwestując, czy ja nakładając i pomagając rozwijać się firmę w 2016 roku, dzisiaj te pieniądze, które wtedy wpłaciłem, są warte kilka razy więcej, a udziały zawarte i posiadane w tym momencie przeze mnie są kilkanaście razy więcej warte. I to jest ważne. I w momencie, kiedy w statusie spółki mamy zapisane, że firma będąc na giełdzie zacznie swój debiut od dolara, to tak naprawdę na tym nam wszystkim zależy, żeby to było jak najszybciej. Więc im szybciej zbierzemy odpowiednie środki do tego, żeby zrobić kolejny krok w firmie, tym szybciej będziemy po prostu notowani na giełdzie. I to jest nasze kluczowe zadanie, tak? I to jest nasza okazja do tego, żeby być częścią tego projektu. I tak tutaj w kilku zdaniach opowiem o takich pakietach, które można kupić sobie, czy to jednorazowo, czy na raty. Ja sobie najczęściej wybierałem tą wersję ratalną, tak, bo ona się jakoś tam, no byłem w stanie to przedłużyć i sobie to jakoś zaplanować, żeby co od 65 dolarów miesięcznie, nawet mniej, można sobie inwestować do nawet 1000 dolarów, czy to miesięcznie, czy jednorazowo. I tu mamy odpowiednią ilość udziałów, tak? Tutaj, gdzie napis shares, tam widzimy ilość udziałów, tak? Przeliczając później to na dolary, robi się z tego naprawdę fajna kwota. No i czas inwestycji, czas odkładania sobie, czy to dla dzieci, czy dla naszych, nie wiem, czy to studentów, uczniów, czy to rodzice mogą dla kogoś robić, czy dla siebie. Tych opcji jest naprawdę kilka, kilkanaście nawet. Dyskonta są promocyjne, niejednokrotnie pojawiają się też bardzo ciekawe oferty. Więc tutaj jakby zachęcam do skupienia się nad tym, co jest po prostu do zrobienia. No i przede wszystkim do tego, żeby zgłębić po prostu projekt, bo tutaj najbardziej na tym mi zależy, żeby Państwo wiedzieli, że coś takiego istnieje i że tutaj jesteście Państwo, że możecie być po prostu częścią tego projektu. Tutaj dużo większe pakiety, do czynienia mamy tutaj z większymi pieniędzmi, no, z mocniejszymi inwestorami też tak to nazwę. No tutaj warto oczywiście pamiętać, że każdy z nas ma różnego rodzaju kontakty i ja przyznam, że niejednokrotnie, kiedy pojawiałem się z tym projektem gdzieś w takich wyższych sferach, jeśli chodzi o biznes, tam ten projekt zawsze robił dobre wrażenie. No i tam wiadomo, jakby ludzie tam troszeczkę inaczej sobie liczą i jakby patrzą innymi oczyma na inwestycje. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jakim miejscu, w jakim czasie jesteśmy, więc w zależności od tego, jaka ilość udziałów nas interesuje, przeliczając później na dolara, proszę zobaczyć, że mamy do czynienia naprawdę z poważnymi wartościami. I takie też, nie ukrywam, w moim przypadku były osiągalne. I decyzja u mnie na przykład była
Na początku była taka do sprawdzenia, a później to już było naprawdę na poważnie. Więc tak to wygląda. Proszę zobaczyć, że można nawet mieć 2,5 miliona udziałów w jednym pakiecie. No wiadomo, nie jest to mało. Natomiast tym bardziej później po przeliczeniu tego na dolary. A proszę zauważyć, że przy tym rodzaju transporcie, no przy debiucie, to tak naprawdę tylko początek, tak? W momencie, kiedy to naprawdę będzie już implementowane w różnych krajach, a proszę pamiętać, że w tym momencie no bardzo na poważnie zaczynamy od Dubaju, no to mamy do czynienia z bardzo poważnym projektem, z ogromnie poważnym projektem. Także ja dziękuję za uwagę. Ja tutaj chciałbym Państwu jeszcze poodpowiadać tylko na jakieś pytania, jeśli są to jak najbardziej. Proszę. Natomiast z takiej swojej gdzieś jeszcze historii, jak ktoś chciałby zobaczyć gdzieś tam, w którym miejscu byłem, to właśnie tam, gdzie dzisiaj już się dużo, dużo, dużo więcej dzieje, tam byliśmy na tym historycznym, w historycznym czasie, tam było około 100 osób. Tam był pan Anatolij tutaj w białej czapeczce, tak twarzą do nas w okularkach, tutaj w tym miejscu. No i tu już sobie jeździ, tam już jest wybudowany budynek, tu już jest powieszona ta struna i tam już sobie jeździ ta nasza kolejka i tam się już bardzo dużo dzieje. Z racji tych niestety pandemicznych sytuacji na świecie, tak, jedna z większych światowych imprez, Expo 2020 w Dubaju, gdzie Skyway tam był number one, jeśli chodzi o innowacje. No niestety zostało przeniesione na wrzesień i będzie trwało kilka miesięcy, więc szykuje się przed nami świetna historia i świetny czas. W Dubaju, tak, to tam jest tak jakby tam oczy teraz firmy skierowane są najmocniej. Nie ukrywam, że nasze jako inwestorów też, jako promotorów też, bardzo zachęcamy do tego, żeby naprawdę zweryfikować ten projekt. Rejestracja w projekcie jest darmowa, można sobie poczytać dokumenty, sprawdzić wszystkie tematy prawne, zweryfikować sobie wszystko sobie po swojemu. Naprawdę jesteśmy w wyjątkowym czasie, w wyjątkowym miejscu. I ja nie ukrywam, że dziękuję dzisiaj człowiekowi, który pokazał mi ten projekt, gdzie no na początku nie chciało mi się w to zbytnio wierzyć, ale później zacząłem to wszystko traktować na poważnie i dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Więc zachęcam do tego, żeby zweryfikować, sprawdzić, poczuć po swojemu ten projekt i jakby, żeby być częścią czegoś wielkiego, bo mówimy o globalnej branży, tak, która jest po prostu wyjątkowa. Także raz jeszcze dziękuję. Zachęcam do tego, żeby sobie zweryfikować wszystko. Przypomnę, ja się nazywam Grzegorz Hutnik i zachęcam do weryfikacji, do kontaktu i pewnie do następnego razu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.